przechodzimy do dyskusji do kolejnego punktu. To jest podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia. I teraz w imieniu zarządu autopoprawkę bardziej redakcyjną, niemniej do odnotowania, że tutaj zmienia z podstawy prawnej, zmienia się paragraf, nie paragraf, już tutaj nie paragraf 6, ale paragraf 4, dodaje się litera L do podstawy prawnej. Proszę Państwa, projekt uchwały przygotowaliśmy, zawsze jest taki dylemat, czy prace remontowe, które są finansowane z naszych środków, mają być realizowane w drodze firm już wyłonionych, też w procedurze zamówienia publicznego, czy do każdego, do każdej inwestycji należy podchodzić indywidualnie. My do tej pory kierowaliśmy się tą zasadą, żeby przede wszystkim wydać środki. Wszyscy wiemy, że jest z finansami Krakowa krucho, no i często dobrze jest szybko te pieniądze wydać, żeby to pieniądze zostało zablokowane. Stąd też do tej pory wyznawaliśmy tą zasadę, żeby te prace były robione właśnie w ramach tych wykonawców, którzy zostali już wyłonieni w ramach robót utrzymaniowych. Być może koszty realizacji tych zadań są większe, niż jeżeli byłby to przetarg przeprowadzany indywidualnie dla każdej inwestycji. Nie zawsze. Nie zawsze, natomiast mówię, dlatego mówię być może, jak pan komunikator nie przypadkowo zdecydowałem. Być może jest to droższe, natomiast żeby państwo, no tak jak mówię, chodzi o to, żeby te pieniądze wydać. My stosowaliśmy tą zasadę, że wybieramy firmy utrzymaniowe, wyłonione już wcześniej. I to jest zasada sprawdzona. Drodzy Państwo, mamy taki przypadek w dzielnicy 16. W tym roku, w tamtym roku, w 2012, gdzie no, tamta dzielnica przyjęła trochę inną zasadę, a więc realizowania w drodze przetargów tych inwestycji. No i okazało się 12 grudnia, że przetarg został rozstrzygnięty i zostało 400 tysięcy do wydatkowania. 400 tysięcy oczywiście przepadło. Także lepiej, drodzy Państwo, pewne rzeczy zaplanować szybko, przygotować i zrealizować, niż zastanawiać się, doktoryzować i ostatecznie te pieniądze zostaną nam zabrane. Dlatego też są nadzwyczajne okoliczności, jakim jest trudna, jakim jest trudna sytuacja finansowa Krakowa, która doprowadza do tego, że te środki są nam często blokowane. Dlatego też musimy podejmować pewne nadzwyczajne działania. I to też, drodzy Państwo, propozycja tej uchwały ze strony zarządu. Czy komisja jakieś opiniowała ten projekt uchwały? No, to 5 marca czyli przed wczoraj. Drodzy Państwo, otwieram dyskusję. Ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś wstrzymał głosu? Nie widzę.